Witam wszystkich, tu Wiking. Jak wiecie, Alter miał trochę swoich trzasków ostatnio. Była elektronika zawilgocona. Wariował na wszystkim, w powietrzu nawet chmury łapał. Także coś go wzięło. Poleżał 2 dni w ryżu. Elektronikę zasypałem ryżem. Ten ryż raczej wyciągnął to wszystko. Dzisiaj jeszcze będę próbował spirytusem przeczyścić styki. Niby wszystko jest ok, ja jeszcze troszkę głupieję, jeszcze troszkę wariuję. Gdzieś tam jakieś dziwne, dzikie sygnały mu wychodzą. Fatek jeszcze jest ze mną. Było 2 klientów, którzy już w sumie kupili, a może jednak zrozmyślili się, zrezygnowali. Także Fatek jest ze mną, nie jest źle. Jesteśmy w takim miejscu, tutaj na tym placu. Była kiedyś taka, od paru lat zalegała tutaj hałda, parutonowa hałda ziemi. Teraz zostało to zrównane, jeździ sobie tam ładowarka, równa ziemię. Także na bieżąco, na świeżo można to sprawdzić. Prawdopodobnie będzie tu dużo śmieci, ale może i ciekawych rzeczy. Chociaż myślę, że troszkę mniej tych chyba ciekawych rzeczy, bo zebrał ziemię trochę poniżej oryginalnego gruntu. No ale zobaczymy, sprawdzimy, przejdę się. Chcę taki test zrobić, czy Alter dalej nie głupieje. Choć trochę chyba już głupieje. No nie wiem. No dobra, okej. Ten pierwszy fancior to naparstek w takim stanie. I tak jak sądziłem, ziemia została tutaj zbyt mocno zebrana. Za głęboko, myślę, że. Ponieważ no, nawet nie ma tu śmieci, gdzie. Gdzie śmieci zawsze są, tym bardziej koło nowych domów, gdzie tutaj różne śmieci zostały wywalane, gruzy i resztę. No nie ma tutaj nic. Wyszła jeszcze taka klapka 16GJ z jakimś pokrętełkiem od czegoś. Nie wiem nawet od czego. No nic. Do następnego. Witam wszystkich serdecznie, kolejny dzień. Kolejne poszukiwania. Alter znowu dalej coś wariuje pomimo wszystkiego. Wczoraj jeszcze czyściłem styki benzyną, nie benzyną, a jakimś tam spirytusem. Niby to wszystko odparowało, niby wszystko wyczyściłem, jednak efekty są praktycznie takie same. Sądzę, że to nie jest wina Altera i tu elektroniki i w ogóle. Myślę, że ta cewka jest po prostu jakaś pieprznięta. W sumie, szczerze mówiąc, dostałem ją i od razu wiadomość, że jest to jakaś tam cewka wadliwa, czyli niby źle odlana, że coś takiego. Może mieć też wadę jakąś sama w sobie. Na szczęście mam tą starą cewkę, która została łamana w zimę, która mi pękła. Te pękły uszy w sumie tylko od niej. I będę musiał ją zamontować po prostu i tak to będzie wyglądało. Dzisiaj zanim pójdę na pole, mam tu takie coś. A tu za tymi drzewkami pole. Także najpierw tu, a z tego względu jedynie i po to, aby móc przetestować piękne narzędzie, piękne urządzenie, które otrzymałem wczoraj. Jest to nożo łopatka. Mogę sobie ją nazwać normalnie nożo łopatka Viking. Jest konkretnie wykonana. Jest to profesjonalna, fachowa robota naszego przyjaciela. Wiecie kogo? Nie muszę mówić, a i tak na dole już wiecie, kto to jest. I ta nożołopatka, jest to prototyp. Jest to pierwszy, jedyny wypust na razie naszego kolegi. Jeżeli ona zda egzamin, właśnie zrobię hard testy tutaj. Jeżeli ona zda egzamin i będzie wszystko działać, nic się nie łamie po pierwszym dniu, nic nie, nie wiem, zęby nie odpadną. To znaczy, że jest konkret. Wykonanie jest konkret, także myślę, że i działać będzie idealnie. Fajnie leży w ręce. Wygodna jest rękojeść. Waga nie jest duża. Zęby są ostre jak brzytew. Także sprzęt jest kozak. Przechodzimy do testu. No, nie mam dzisiaj szpadla, no bo sądziłem, że wszystko nożą łopatką będę kopał, także nie brałem szpadla, ale nie wiem, czy to był świetny pomysł.
Gdzieś tu miałem jakiś sygnał. Ale to będzie jakiś śmieć. Także tu, gdzieś tu. No a to jesteśmy na drodze, więc to będzie strasznie twarde i ubite. Nie wiem, czy sobie nie, właśnie nie dopomóc nogą. No nie to. Jeszcze przydałby się pinpointer, a już mam, nadźgałem to. Jest to kawałek aluminiowy. No na twardej drodze jest ciężko, ale fajnie nabiera. Można wybrać ziemię, rozgarnąć i poszukać. Mamy jakieś korzenie, no akurat to nie korzenie, ale... Także zobaczymy. Przenoszę się tu w plener leśny. Jeszcze zimą tutaj, gdy byłem, na tej drodze wyszło dużo monet. A tu było strasznie zagałęzione, bo już zaczynali wycinkę. Teraz jest tu ładnie wysprzątane. Wejdę i postaram się tutaj coś poszukać. No my już na ściółce leśnej. Taki sygnał. Ala sygnał. Jak widzicie, łopatka naprawdę świetnie sobie radzi. No co, no ja chciałem jeszcze wam powiedzieć, że tak, no łopatka jest elegancka. No dla tych, co szukają drobnicy, jeśli chodzi o monety, pierdoły, guziki, takie rzeczy. Jeżeli ktoś szuka depozytów, militarki, no normalne, że da radę tym kopać, no ale no bądźmy szczerzy, no czołgu tym nie radziłbym komuś kopać. Jeszcze jest to w dołku. Jeszcze to jest może taka moja sugestia i takie moje stwierdzenie, że no nigdy w życiu nie obsługiwałem noża łopatki, także może mój brak doświadczenia w takich rzeczach powoduje to, że teraz siedzicie przed monitorem i śmiejecie ze mnie. No i mamy kluczyk od jakiegoś barku czy od czegoś. Także no wykopało. Dziury dużej nie ma. Ściółka nie jest zniszczona. Nawet ręką można sobie to zakopać. Kluczyk jest. Także no jeszcze pochodzę tu chwilę i przenosimy się na pole. Wszystkim mówię, że w jakimś, że to jest nasz wspólny projekt, mój i Sebastiana. Jednak, no bądźmy szczerzy, no, mój wkład w tą nożołopatkę to jest narzucenie pomysłu w jakimś tam stopniu 1%, ale 99% to wykonanie Sebastiana, konkretna robota. Także chwalę się tym, jakbym, nie wiem, jakbym sam ją zrobił, ale fajnie jest się czymś pochwalić, co jest dobre i co się sprawdza. Stały sygnał 101. A to może być śmieciuch. Na aluminium takie duże. To przeważnie śmieciuchy. Ale kopnąć trzeba. Dostałem tą łopatkę ze względu na to, żeby ją... Ha! No,
w lesie, zawór. W sumie taki był mi gdzieś potrzebny do czegoś kiedyś. No jak znalazł. Coś miałem powiedzieć. Miałem powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Miałem to wziąć ten nożą łopatkę po prostu i przetestować. Także mam i testuję. I już zauważyłem jedną rzecz. Chyba, że ja to źle robię. No bo dobra, można w taki sposób trzymając ją wbijać i kopać. Ale ja na przykład robię tak. I ten metal wbija mi się w rękę. Takie to jest niewygodne. Ale no wątpię, że ktoś tak jak ja jakoś cudacznie będzie to robił. Prawdopodobnie wszyscy będą trzymać w taki oto sposób. Także o tak moje na razie pierwsza uwaga, ale oczywiście tego prosiłbym Sebastianie nie brać pod uwagę. No, jeszcze w dalszym ciągu hard test na drodze. A gdzieś w tym miejscu. No, na pewno muszę wam powiedzieć, że no schodzi to na pewno dłużej niż szpadlem bym miał to już wykopane. I by nie było problemów. Jednak nożą łopatką no zrobi się na pewno mniejszy ten otwór w ziemi. Nie trzeba jego nosić jak szpadla. Drugą rękę mam wolną, nawet nie wiem co z nią zrobić. Mogę sobie śmiało nagrywać, bo noża łopatka jest gdzieś tam przy pasie. Także tak to wygląda. Nie jest to zły sprzęt. Naprawdę nie jest to zły sprzęt. No fajnie, zobaczymy jak to dalej zda rezultat. No ja już na takim polu, tu chyba dalej jest zasiane, ale w tym miejscu jeszcze nie. Także tu można pochodzić. Tylko wszedłem. Taki oto sygnał i już się bierzemy za kopanie takiego sygnału. No teraz faktycznie pinpointer byłby mi bardzo przydatny. Co do konkursu rzecz jest taka, że miałem wam już dzisiaj podać kto wygrał. Jakie były faktycznie województwa, przez które przyjechałem. I wszystko byłoby pięknie. I już wszystko sobie policzyłem. Wszystko policzyłem. Nie policzyłem, po prostu zasugerowałem się tym mniej więcej w miejscowościach, w których byłem. No i oczywiście trafiły cztery czy 5 osób, 5 osób moim zdaniem trafiło odpowiedź celnie, że było to 12 województw. Odpowiedzi były różne, bo było tam nawet od 6 właśnie do 12 województw.
No i rzecz jest w tym, że te 12 moim zdaniem było prawidłową odpowiedzią. Mam pierwsze 3 osoby napisane na karteczce, nawet ze sobą. Pierwsze 3 osoby, które były w czasie, wymieniły te województwa. Wymieniły te województwa i było... I wszystko byłoby dobrze. Tylko, że... Nie do końca... Dzisiaj rano jadąc... Nie do końca mi się przypomniało, że to jedno województwo coś mi nie bardzo pasuje. Muszę z powrotem wszystko usiąść, wziąć mapę, przebieg mojej trasy i znaleźć każde województwo, w którym byłem, przez które przejeżdżałem. I co? No i w sumie nie wiem, bo teraz się zastanawiam właśnie sam, zagubiłem się, czy jest to 11 czy 12. Jeśli to jest 12, to mam wytypowane 3 pierwsze osoby, jeśli to jest 11, to 3 pierwsze osoby, które trafiły w czasie, będą miały te miejsca. No także w sumie brak takiej mojej bezpośredniego sprawdzenia. No trudno, dobra, jak coś to myślę, że wyniki, już dzisiaj nie będę tego dodawał do filmu, bo to szkoda filmu, po prostu wyniki i wszystko inne tam, no wyniki po prostu podam we wtorek, najwcześniej mogę, jest to we wtorek, zrobię jakiegoś takiego ostatecznego live'a z pożegnaniem się z wami. Dzisiaj to jest ostatni odcinek, co będzie dalej, nie wiem, nie mam pojęcia, nie mówię, że w ogóle kanał nie zniknie, ale na pewno na jakiś czas znikną filmy. Zobaczymy, jak to będzie później. Z racji tego, że jest to ostatni odcinek, chciałbym, żebyście jeszcze na koniec zapamiętali jedno, czego na pewno nie za bardzo lubicie, ale macie. Raz, dwa, trzy i... Właśnie uzyskałem zgodę tu od pana na ciągniku na całe te pole. Niestety na tym, co teraz zrobił, to już nie mogę chodzić, ponieważ to będzie siane i nie chcę, żebym mu tu niszczył. Ale za to mogę chodzić wszędzie, gdzie jeszcze nie jest zorane, a jest tego no parę hektarów. Tu bardziej są takie bagienka i lasy i on mi tutaj bardziej kazał przyjść. Także... A może jeszcze po tym lasku tutaj jeszcze pochodzę. Póki co. A póki co to zobaczcie, co tu się dzieje. Małe dziki. Są małe dziki. To może być i duży dzik. Idę zobaczyć do tych dzików. Mnie najbardziej ciekawi, gdzie jest ich matka. Bo... Dziki uciekają przede mną. Kurde, żeby ich matka tu zaraz gdzieś... nie wyleciała, a nawet dziki przyuciekają przede mną, nikt mnie nie lubi, ani żbiki, ani dziki, no niestety takie życie. Mówił, że ten część tutaj pola, zanim on to orze, nie wiem co on robi, no orze, to jest jakiegoś gościa, jakiegoś tam lekko psychicznego, także nie radził tu wchodzić, radził chodzić po tamtej części, gdzie jest to jego. Ale mnie bardziej interesuje tutaj laski niż te pola, chociaż i zahaczę i to i to. Trochę pochodzę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może coś tu wyjdzie. Także rozkładam sprzęcior i lecę w las, aby tu tych kurde dzików nie było. Chociaż mam noże łopatkę. Oczywiście i szpadel byłby lepszy, bo dłuższy, ale noże łopatką też można przyatakować dzika.
Lecę się pobawić, może coś wyjdzie ciekawego. Dzisiaj tak tylko, żeby stworzyć ten ostatni odcinek i tak tylko, żeby przetestować nożo-łopatkę, którą serdecznie Wam polecam. Oczywiście co do ceny, wczoraj mniej więcej rozmawiałem z Sebastianem, koszt takiej nożo-łopatki to będzie, no jak na razie ustalone, 100 zł. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Sądzę, że cena nie jest wysoka, bo widziałem, szczerze, już Wam tłumaczę, gówniane, takie gówniane, może nie gówniane, może też dobre, tylko że rączka jakaś tam od taczki gumowa, co też nie jest złym pomysłem, ale taki pomarańczowa rączka, tu zwykły metal, wyspawany, pomalowany na czarno. Wiadomo, w trakcie pracy w ziemi ta farba się zetrze. Nie wiem, rączka taka była, kurde, toporna widać. No nie wiadomo, i ona kosztowała, i taki nożo-łopatka na necie kosztuje 80 zł, więc stuwa za naprawdę dobre wykonanie. Dobry materiał, dobra waga. Sądzę, że nie jest to zła cena. No też trzeba patrzeć, ile kosztuje Garrett na przykład, co nie? Czy tam Fiskars i... czy coś w tym innym stylu, choć nie śledzę tego tak dokładnie, wiem, że ceny są wysokie. Także stówka moim zdaniem jest odpowiednią ceną za ten sprzęt. Jeszcze dzisiaj na nim trochę popracuję i zobaczymy, czego mu tu brakuje, czy coś mu brakuje, i będziemy myśleć. No i wyszedł guziczek z takim cyckiem, ja oczywiście na polu. Byłem w tym lasku, śmieci tam i gruzu. Jeszcze po tej łące bym pochodził. Gdzieniegdzie jest za wysoka trawa, ale gdzieniegdzie jest fajnie. Może jeszcze pochodzę. Zobaczymy, jak będzie mi się chciało. Dzisiaj spałem tylko 3 godziny, także jestem zajechany. No i co? No i cycuszek jest taki. Nie jest to guzik z arsenu, ale jest dosyć stary. Także bardzo fajna rzecz. I fajna sprawa. No. No i wyszło kawałek blaszki, faktem jakiejś zdobionej, ale to tylko blaszka. I to mi się podoba, z płytkiego dołka, ha, wychodzi pierwszy mój taki, jeszcze takiego chyba nie mam, albo mi się zdaje, 8PO, oczywiście przepiękny szerf pomorski, 1597 albo 1591, ale 97, 1597 rok, bardzo piękny szerfik, cudowny. No i to mi się podoba. Wyszło pół blaszki chyba od roweru, nie pamiętam, no to raczej komuna, na pewno w sumie komuna, nie pamiętam gdzie w Skarżysku jakie rowery produkowano. Jest to niedaleko, ale no blaszka fajna. Wyszło 20 groszy z PRL-u. Rocznik 61. Garnek. No i ujawniła mi się krągłość. Są to 3 feningi pruskie. 120 część talara. Piękne. Już się miałem zwijać, jak przyjechał do mnie ten rolnik, gospodarz, nie mam pojęcia kto to jest, no i mówi do mnie tak, że łażę nie w tym miejscu co trzeba, bo tu jest trafostacja, jak widzicie, na wprost za ciągnikiem. I za tą trafostacją 10 metrów tak w pole i 10 metrów od trafostacji w tamtą stronę stał wielki budynek. On 10 lat temu, ten człowiek wyrywał fundamenty jeszcze z tego budynku. I na tym polu, tylko po przeciwnej stronie, tam jest taka krzyżówka w lesie, i pole się kończy, i na tamtym rogu też 10-20 metrów w samym narożniku stała jakaś kiedyś stodoła czy coś takiego, bardzo stary budynek. No i mówi, że za tym właśnie słupem trafostacji
też było, także no jeszcze poświęcę trochę czasu, pochodzę i poszukam, może coś się faktycznie trafi. I rolnik miał rację. Jesteśmy na tym miejscu, gdzie stał ten budynek. Mówi, że mnóstwo kamieni, faktycznie są to kamienie, nie cegły. Czyli stary budynek, my jeszcze fundamenty kamienne, a nie murowane z cegły, także starszy budynek. No i jak na razie efektem jest guzik pruski. No, jeszcze zdążyli tu ludzie nawalić syfu typu puszki, są tu rozciągnięte puszki po piwie porwane, także też syfu jest. No ale guziczek jest. Co to było? Jakaś przypinka. Gruzowisko pomimo śmieci okazało się strzałem w dziesiątkę. Mamy jakiś medalik, medal w sumie dosyć duży. Ja raczej na szyi nikt tego nie nosił. Chciałbym tylko to przeczyścić i sprawdzić, co to jest. Czy to polskie, czy to niemieckie, czy to pruskie, czy to francuskie. Czekajcie chwilę, przecież. Nie, no sądziłem, że coś bardziej starszego, kurczę. No szkoda. Coś tu jest. Ale tu jest jakiś wyścig cyklowo-krosowy od 1873 czy drugiego do 1962. No z 62 roku. Kurde, myślałem, że coś starszego. Ale też fajna rzecz, no co, no nie jest zła, no niestety nie jest przedwojenna, ale nie jest zła, no i cieszy. Wyszedł moniak, dwa fenolki, cesarstwo niemieckie 1907. Tak, a wersik. Także co, na dzisiaj koniec. Starczy tych poszukiwań. Zmęczony jestem, ale fajnie było. No, że łopatka się spisuje, choć sądzę bardziej, że rączka gumowa pełna na cały ten uchwyt byłaby chyba lepszą rzeczą. A to już kwestia dogadania się z Sebastianem. Oczywiście dziękuję za tą nożą łopatkę, jest naprawdę, naprawdę jest ekstra sprawa. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Twoją żonę Ewę i Twoją całą rodzinę. W sumie wszystkich Was pozdrawiam. Dziękuję Wam, że przez te 10 miesięcy byliście ze mną. Mam nadzieję, że jeszcze będziecie, bo kanał nie umiera. Kanał zostaje dalej. Po prostu na razie jest taka przerwa. Jest to dzisiaj ostatni odcinek. Ja się z Wami żegnam, a zapraszam Was jeszcze na spotkanie ze mną we wtorek o godzinie 20 na live'a, w którym podam wyniki konkursu. Co, no chyba... Chyba by to było wszystko. Tak myślę. Dziękuję Wam bardzo, że byliście cały czas ze mną. A ci, co smucą się, że nie będą mieli co oglądać, to zaraz Wam puszczę propozycje z mojej strony, kogo warto jest oglądać, kogo ja oglądam i kogo ja polecam. Bardzo fajne kanały, bardzo sympatycznych ludzi. Także ja Wam włączam to, co polecam, a z Wami się żegnam. Do zobaczenia we wtorek o godzinie 20. A ci, co nie będą na live'ie, to do zobaczenia kiedyś, mam nadzieję. Trzymajcie się, na razie.